Witam Was na kanale TJ Guns. Postanowiłem dokręcić troszeczkę materiału na temat noszenia broni, który po prostu umknął z braku czasu w pierwszym odcinku. Zresztą troszeczkę przedługałem, więc być może troszeczkę rzeczy wyjaśnię i naświetlę bardziej w tym odcinku. Jakie jeszcze pistolety noszę, dosyć rzadko, jakie kabury i jakich kabur po prostu nie noszę z różnych względów, które postaram się wyjaśnić, tak? Czasami, dosyć rzadko, jeżeli idę na przykład na jakąś wycieczkę w dzikie ostępy i tak dalej, często biorę Sig Sauer P229 ze sobą. Oczywiście, jeżeli jestem grubo ubrany, oczywiście, powiedzmy jesiennie, o, w ten sposób. Dlaczego ten pistolet? Dlatego ten pistolet biorę ze sobą, dlatego że posiada dosyć pojemny magazynek, bardzo dobre naboje, akurat ten jest w kalibrze 40 Smith & Wesson. Więc to jest mój wybór. Nie jest on zbyt wygodny, ja go noszę w bardzo wygodnej, bardzo dobrej, moim zdaniem oczywiście, kaburze Tagua. Ona jest jak gdyby taką... pełni dwojaką rolę. Można ją założyć oczywiście tutaj na pasek, na zewnątrz, czyli outside waistband, i nosić ją jak zwykłą zewnętrzną kaburę. Można ją oczywiście włożyć wewnątrz, czyli inside waistband. Tutaj mamy clips i bardzo fajnie się nosi dosyć w miarę. Ona jest w bardzo dobrej skóry i tak dalej. Można ją również założyć pod kątem, jak tutaj widać, ma różne wycięcia. Więc no, ta kabura jest bardzo fajna. Ja wam zaraz pokażę to. Wygląda nawet w koszulce, więc ten pistolet, no nie jest jeszcze najgorszy, nawet w koszulce, prawda? No, no. W każdym razie, no jest ok, można w nim funkcjonować normalnie, nic się nie dzieje akurat, nie? Ale ja preferuję ten pistolet, kiedy jestem troszeczkę grubiej ubrany. Jakiej kabury nie noszę? Praktycznie nigdy. Kabury zewnętrznej. Na przykład tego typu, prawda? Nie noszę, bo po prostu no, dla mnie jest kompletnie bezsensowna. To jest... A szczególnie, bo uważajcie na te kabury z tymi tutaj blokadami na spuście. Wszystkie agencje u nas policyjne, ochroniarskie, w ogóle związane z przeróżnymi służbami mundurowymi, bardzo szybko odchodzą od tych serpa, bodajże kabur, dlatego że było bardzo dużo incydentów związanych właśnie z wyciąganiem tej broni, naciskaniem tutaj tej blokady i jednocześnie naciskaniem automatycznie na spust, i bardzo było dużo przypadkowych odpaleń broni właśnie z tego względu, i właściwie te kabury wychodzą tutaj w ogóle kompletnie z użycia, naprawdę. Ta akurat jeszcze jest taka w miarę, no można ją nosić, praktycznie nigdy nie używam. Po prostu ona jest za szeroka, za bardzo odstaje od ciała. Jeżeli już mam cokolwiek zakładać na siebie zewnętrzną kaburę, więc preferuję na przykład taką, która jest bliżej przy ciele i nie jest taka po prostu no totalnie nieporęczna. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby do broni, jeżeli nosicie broń, zaopatrzyć się w bardzo dobry pasek. Nie jakiś tam parciany, który na przykład, no nie wiem, wyjmiemy pistolet z kaburą i co wtedy? Poczekaj pan, panie ładny, bo paseczek mi się obluzował i kaburka mi się została na pistolecie. Pan poczeka, ja tylko zdejmę kaburkę. Nie, no kurczę. Więc pasek musi być bardzo dobry. Z dobrej skóry, najlepiej solidnej. Te zszywane lubią się szybko zużyć właśnie w tym miejscu, gdzie klips zapina się na pasku. Może ten pistolet odłożę, on jest cały czas załadowany, więc nie będę go dzisiaj demonstrował. Jeszcze inna... No, będę musiał. No, przepraszam. Inny sposób noszenia broni.
kabura, która tylko i wyłącznie osłania język spustowy. On jest na takim sznureczku. Pistolet ma być noszony właściwie całkowicie bez kabury. Ja przytroczę może tą kaburę tak, jak to się powinno nosić tak naprawdę. Więc zakładamy sobie takie te sznurowadło tutaj. Zabezpieczamy język spustowy tą kaburą i wkładamy normalnie do kieszeni. I tak nosimy. W razie jakiegoś zagrożenia po prostu wyciągamy w ten sposób broń i mamy ją gotową do użycia, prawda? Nigdy tego nie używałem, akurat tą małą kaburę miałem w takiej, w komplecie z jakąś inną, właściwie tą osłonę spustu miałem właściwie z jakimś innym pistoletem, więc niektórzy lubią takie rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o małą broń lub rewolwery, które mogą być naprawdę całkowicie bezpiecznie noszone w kieszeni bez nawet bez kabury. Ja nie preferuję, ja wolę z kaburą, ale to jestem ja, tak? Co jeszcze? Kabury wewnętrzne, takie, które mają taką powierzchnię bardzo jak gdyby lepką, i ta kabura wam zaprezentuję, jak ona wygląda w kieszeni. Możemy ją nosić oczywiście tutaj w przedniej kieszeni. Ona praktycznie jest niewidoczna, w ogóle wygląda jak portfel, prawda? Wyjmując ją, po prostu ona zostaje w kieszeni, zaczepiając się tym tutaj takim występem. I to jest jakaś metoda. Oczywiście, jeżeli siedzimy, mamy problem z wyjęciem, z dostępem do tej kabury. Można ją nosić w tylnej kieszeni. Również nie zwraca na siebie uwagi, a mamy, o właśnie źle założyłem, najlepiej ją w ten sposób zakładać i wtedy mamy dostęp do pistoletu, nie za bardzo się trzyma akurat w tej kieszeni, no. Dlatego ja nie noszę takich rzeczy, które są niepowtarzalne, nie zachowują się tak samo za każdym razem, prawda? Tutaj mi coś zostanie, tutaj wyskoczę razem z kaburą, tak jak widzieliście przed chwileczką. To jest okej, jeżeli naprawdę, naprawdę idziemy na plażę i w samych spodenkach jesteśmy tylko, bez koszulki, bez niczego, no to oczywiście no musimy albo do cargo spodni w kieszeni na przykład włożyć taki pistolet, albo nie wiem, w torebce, funny pack. Konkludując, no więc noszenie broni w ukryciu jest bardzo indywidualną sprawą. Wszystko zależy od naszego doświadczenia, od naszej wiedzy, od naszych preferencji, od właściwie jaką broń lubimy, jakiej nie lubimy. W sensie, myślę w tym momencie, niektórzy lubią rewolwery, niektórzy lubią pistolety. Niektórzy będą nosić full size. I ta wypadkowa naszego doświadczenia, naszych preferencji, naszej budowy ciała pozwoli nam dobrać na pewno dobry sprzęt, dobrą kaburę i przede wszystkim spowodować, że noszenie broni będzie dla nas przede wszystkim komfortowe i bezpieczne. Bo ja już wcześniej wspominałem, ja bardzo nie lubię nosić na appendix style, czyli tutaj z prawej strony, z przodu. No dlatego, że w razie jakiejś wady broni, jakiegoś wypadku, no po prostu prawdopodobnie zrobię sobie dosyć dużą krzywdę, jeżeli noszę na godzinie 3-4, najwyżej sobie troszeczkę tylko tyłek poparzę, tak? Więc to też trzeba brać pod uwagę, prawda? Proszę nie uważać, że jestem jakiś paranoiczny, chodzę i tylko się rozglądam i wyszukuję zagrożenia. Absolutnie nie. Po pewnym czasie noszenie broni się staje jak gdyby taką drugą naturą. Po prostu się zapomina, nie zwraca się uwagi, że nosimy tą broń. Bardzo często na początku, tak jak wspominałem wcześniej, to sprawdza się tą koszulkę. Niektórzy dziwnie sztywno chodzą, sztywne ruchy mają, próbują zasłaniać tą broń ręką i tak dalej. Hej, ja przez to przeszedłem. Ja tak samo robiłem.
uwierzcie mi. Potem staje się to bardzo naturalne i ta broń wtapia się jak gdyby w obrys twojego ciała, w twoje ruchy i właściwie nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Dosłownie. Więc i tak jak wcześniej wspominałem, ja preferuję dobieranie broni do tego, jak ja się ubieram. Nie na odwrót. Naprawdę wyglądamy wtedy śmiesznie. Nawet jeżeli przez przypadek pójdziemy w miejsce, gdzie takiej broni nie można nosić, a będziemy odstawać swoim ubiorem od całej reszty otoczenia, będziemy na siebie zwracać uwagę. Szczególnie jeżeli to są jakieś imprezy, gdzie być może są osoby, no nawet wyszkolone w znajdowaniu takich osób, które mogą być zagrożeniem dla na przykład ochranianej osoby lub ochranianej imprezy, prawda? Więc bierzcie to pod uwagę. No i to było tyle. Jak mi się wydaje już, jeśli chodzi o noszenie broni. I to są moje wybory, to są moje kabury. Dziękuję.